No i jest sobie pociąg przyjechał, który teraz ma jechać teoretycznie do Kędzierzyna. Jest nawet napisane, że Kędzierzyn 7.46, jest już gdzieś 7.56 i stoi sobie tutaj pociąg, który z Wrocławia przyjechał do Opola i w Opolu kończy i robi po prostu taką zmyłkę ludziom. Niektórzy w ogóle wsiedli do tego pociągu, myślą, że to jest do Kędzierzyna, a nie wiadomo, czy to jest do Kędzierzyna. Czy ma po prostu ten odjechać i zaraz do Kędzierzyna przyjedzie, czy ten się stanie pociągiem do Kędzierzyna i zmieni swój numer. No i po prostu pomieszanie z poplątaniem. Odjeżdża. No ale to w takim razie nie powinno być tego napisu tutaj już od jakiegoś czasu. Główny szlak sudecki, dworzec w Prudniku, początek tej wyprawy, która miała miejsce niecałe 3 lata temu, właśnie rozpoczynający się tutaj długodystansowy szlak 8 czerwca 2019 roku. Stąd zaczynałem swoją 18-dniową wędrówkę zakończoną sukcesem w Świeradowie po właśnie 18 dniach 26 czerwca. No i to była też piękna przygoda. Zapraszam oczywiście, jeżeli ktoś nie oglądał, do odrobienia zaległości z tego serialu z GSS-u. Tam chyba 17 odcinków powstało. No a ja tymczasem nie idę czerwonym szlakiem stąd. Nie. Tym razem moja trasa będzie kawałek czerwonym szlakiem podążać, ale później. Natomiast na razie ja będę podążał szlakiem żółtym, by później przejść w niebieski. I rozpoczynam serial z Korony Gór Opawskich. Z polskiej części, ale z Korony Gór Opawskich. Także zapraszam do kolejnego dwuodcinkowego serialu. Prudnik wita.
rzeka Prudnik. Zabudowa Prudnika z tymi wieżami, basztami, tak jak wieża Woka na przykład, czy też to muzeum, w którym byłem na samym początku GSS-u, na które się skusiłem właśnie na GSS-ie w Prudniku pierwszego dnia. No i dzisiaj to będzie taka przeplatanka szlaków, więc idę najpierw żółtym. Niedługo będę przez chwilę podążał też czerwonym, później niebieskim, później znowu czerwonym. Być może bezszlakowo też sobie, jeżeli będę chciał, odbiję jeszcze na Kozią Górę tam. No i potem jeszcze znowu kolejna mieszanka szlaków. No w zależności, którędy tam będę schodził, do Pokrzywnej. No i potem jeszcze niebieskim szlakiem kawałek do Jarnołtówka, bo w Jarnołtówku chcę skończyć. Generalnie duże perypetie po drodze miałem, ale opowiem później, które spowodowały, że startuję z Prudnika właśnie, a miałem w Prudniku kończyć jutro swoją dwudniówkę, a startować miałem z Głuchołaz dzisiaj. No ale właśnie różne sprawy przeszkodziły, także zmieniam po prostu kierunek tej dwudniówki. Nocleg w Jarnołtówku mamy zarezerwowany i tak, więc po prostu meta i tak by była w Jarnołtówku, także tu akurat nie ma problemu. Natomiast sam przebieg trasy mniej więcej oczywiście wiem, jaki będzie, natomiast no pewne szczegóły mogę sobie po drodze modyfikować i tak na pewno będę robił. No. Stanisław Szozda. Robiłem w ogóle jakiś pierwszy postój, żeby coś przekąsić. I tam czerwony szlak dalej biegnie sobie między tutaj takimi blokami. No ja tutaj trochę musiałem, bo w pewnym momencie był szlak zamknięty i musiałem trochę odbić. Na jeden niebieski, teraz idę do drugiego niebieskiego. No a w ogóle to już od razu miałem przygodę, że zdjęcie robiłem takim drzewkom
ciekawie przyciętym i jakiś nadwrażliwy tam z tych, co tam to robili, podbieg po prostu z drugiej strony ulicy, że zdjęcia im robię, że on nie chce, nie życzy sobie, żeby był w kadrze i tak dalej. A on tak naprawdę na tym kadrze to może był jednym pikselem, no. No ale, są tacy czasami nadwrażliwcy. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się, że właśnie gdzieś tam robię zdjęcie czy film, to ktoś podbiega i że im robi film. Dlaczego mi robisz film? Czy tam zdjęcie? No, także są tacy. Kurczę, zmogło mnie już na początku przez tą przedłużającą się podróż do Prudnika. Musiałem na stacji tutaj pieprzyk sobie zaaplikować, hot doga z kabanosem. Bo jestem dopiero w początkowej fazie, a już głodny. No, ale dobrze, dobrze, że tu mi się po drodze to pokazało, bo to na pewno mi da energię. Jest bardzo duża tablica informująca o sanktuarium, w którym internowany był kardynał Wyszyński, o czym opowiadałem szerzej na głównym szlaku sudeckim. I to jest 2,7 km. No i obok jest wieża na Koziej Górze, 2 km stąd. Ja na razie podążam tam, niebieskim szlakiem dalej, ale właśnie zastanawiam się, czy sobie nie odbić. O, tu są jeszcze do Wieszczyny drogowskazy Długota, czy nie odbić jeszcze do tej Koziej Góry. Trochę mi to wydłuży wycieczkę. No ale w ramach takiej sentymentalnej. No i tam bym po prostu bezszlakowo podążył. Bo moim celem teraz jest na niebieskim szlaku Okopowa jako pierwsza. Tam jest jeszcze jakaś klasztorna góra po drodze chyba. No i właśnie później się zastanawiam, czy sobie na tę Kozią Górę jeszcze tam nie wejść. Niziutkie te szczyty, chyba 388 ma. Tutaj jest odbicie do takiego parku Okopowa. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie podążam niebieskim szlakiem. Jest tu pewien rozdźwięk, bo idę sobie niebieski szlak równolegle z czerwonym tam. No i tu, po tej ulicy, choć idąc tą ulicą, on mnie wprowadził tutaj do tego parku. I co? Prowadzi mnie tam dalej? No nie, tu jest ten niebieski szlak, dobra. Ponieważ to jest szlak, który się zawija mocno. Dobra, on mnie wyprowadza z powrotem na tę ulicę. Chodziło tylko o to, żeby do tego mini parczku wejść. Myślałem, że może mnie poprowadzić tam. No bo w sumie z 30 metrów dzieli ten niebieski szlak jeden od drugiego. Tak jakby to były dwa osobne, ale tak jak mówię, one się zawijają w centrum Prudnika i jest po prostu tam i na zód. Dobra, bo już myślałem, że będę musiał tutaj sam sobie tę trasę korygować. A tu takie ruiny, rozwalony dom. Już zszedłem z tej drogi asfaltowej głównej. Jakiś biegacz z tyłu leci. No i wchodzę już tako szutrowo, ale za chwilę powinien być las. Więc zobaczymy, jak to będzie z tym dojściem do tej klasztornej góry i Okopowej. Czy będzie już typowo górsko, czy może bardziej jeszcze tak trochę parkowo. Taka dzielnica willowa, spokojna. No, a ja tam zaraz zmierzam. To jest praktycznie już tu klasztorna góra. Nie wiem, czy to są jakieś ruiny klasztoru czy czegoś takiego.
320 metrów nieopodal Prudnika. Także takie miejsce. Nie, to tam podejście jeszcze jest dalej. Natomiast tutaj to jest taki jakiś moment. Da się tam zajrzeć do środka. O, takie coś. No i taka to jest ta klasztorna góra. Jest tu krzyż, 320 metrów. Leciutkie, bardzo leciutkie podejście. No i można iść dalej do Okopowej. Ja tu nie będę na przełaj szedł. Przejdę sobie szlakiem. To znaczy taką ścieżką, tą większą. Niebieski szlak. O, tu jest nawet Kapliczna Góra, to się nazywa tutaj. To Kapliczna czy Klasztorna? Kapliczna na mapie turystycznej też. Nie wiem, skąd mi się ta Klasztorna wzięła. Są takie nazwy też, więc no Kapliczna, Klasztorna, to też może tak być. No, także Kapliczna, ale fajne jest to, że jest tabliczka. Jest napisane 320 metrów. Tam jakaś jakiś znaczek z gór. Korona Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z Biskupią Kopą tam. No, także ruszam dalej. Oj, jak mi tego brakowało. Jestem w krótkim rękawku. Słońce, ciepło, wiosna. Nie ma śniegu w ogóle tutaj. Na Biskupiej Kopie pewnie tam jest coś. Ale tu się po prostu normalnie tak idzie. Tak typowo wiosennie, jest poranek. No idealnie po prostu. I można oddychać tym wiosennym powietrzem. Takie zielone, przepiękne motyle tutaj latały przed chwilą. Stanowczo za długo mamy klimat ten zimny w Polsce. Jesienno-zimowy. Ale no już od tej końcówki marca, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, czy pół roku praktycznie ciepła, czyli tego, co lubię najbardziej. Oczywiście abstrahując od tego, że pogoda płata figla nam w ostatnich latach i gdzieś tam 2 czy 3 lata temu cały maj był po prostu paskudny. Coś tu jest ogrodzone, jak choćby jakaś trasa jakiegoś biegu czy czegoś takiego. Ciekawe, czy tu jakiś wyścig czy rajd odbywał. No, ja zmierzam ku Okopowej. Otwórz uszy, usiądź w wygodnym miejscu, zamknij oczy, wsłuchaj się w odgłosy lasu. Psst, ma być cisza. Co usłyszałeś? Śpiew ptaków. To jest coś, co zawsze jest czymś niesamowitym. Tak jak mówiłem,
odcinku z Korony Beskidu Sądeckiego. Niesamowite koncerty dają. Tysiące. Okopowa 388. Co my tu mamy? Jesteśmy na szczycie Okopowa, jednego z najwyższych wzniesień w Lesie Prudnickim. Jak z pewnością dostrzegliście na... Jeszcze nie dostrzegłem, ale na samej górze znajdują się rowy oraz wały. To pozostałości prawdopodobnie średniowiecznego grodu, który niegdyś istniał w tym miejscu. Podczas badań archeologicznych w 1905 znaleziono tu zwęglone pnie drzew, naczynia gliniane i spalone kości. Grot był otoczony palisadą z stębowych pali i wałów o wysokości 3 i szerokości 2 metrów. Wewnątrz stała kamienna budowla i drewniane chaty. No ciekawe. Jeszcze przed II wojną światową stała tu drewniana wieża widokowa i był tor saneczkowy. Restauracja Szwedzkie Szańce położona u podnóża Okopowej. Szwedzkie Szańce są też w Górach Złotych. Aha. Lasu pilnuje pan leśniczy i oczywiście ja, dębowy ludek. Dobra, idę zobaczyć na ten szczyt. Okopowa. A no dobra, idę do tej Koziej Góry, co mi tam sobie wydłużę ten tras trochę. Tutaj taką pętlę zrobię, bo teraz idę bezszlakowo, na chwilę dojdę do czerwonego szlaku, do GSS-u. Tam kawałeczek pójdę, później znowu odbiję bezszlakowo. No i tam będę przechodził, uwaga, przez Klasztorną Górę. Czyli nie był to mój wymysł, jakiś wytwór mózgu, że Kapliczna Góra mi się pomyliła z Klasztorną. Znaczy ostatecznie mi się pomyliła, ale Klasztorna wzięła się też z tego, że pojawiła się w polu mojej uwagi, jak sobie sprawdzałem mapę. No i tam przez tę Klasztorną Górę będę przechodził, dojdę do Koziej, do okolic Sanktuarium. No i tam już się czerwonym szlakiem później będę kierował do Długoty. No, trochę dzisiaj, oczywiście jak to na początku, idzie mi to dość mozolnie, ta trasa. No ale cóż, jest właśnie ta wiosna. Ja zawsze chcę generalnie w miarę wcześniej kończyć te wycieczki. Nie zawsze mi się to, albo nawet często mi się to nie udaje, to znaczy kończę je później niż zakładałem. I często to później wcale nie wynika z jakiejś trudności, specyfiki trasy, tylko po prostu z tego, że się wlokę, że się nie spieszę, że gdzieś tam przystaję na jakieś zdjęcia, na filmy, też po prostu no jakoś tak kontempluję tę trasę. Kontempluję, jak to powiedziałem dziwnie, kontempluję. Nawiasem mówiąc, ostatnio jedna osoba zamiast kontemplacja użyła słowa konsternacja. Przyznam, że skonsternowało mnie to, bo wydawało mi się, że ma dość zasób języka szeroki, ale też poprawnie go używa. Także mówiła o konsternacji, jak jest w jakichś miejscach przyrodniczych. No dobra, ale to my tu gadu.
No, a to ta moja konsternacja, czyli kontemplacja początkowa, powoduje, że później na końcu używam sprintów po prostu, żeby zdążyć na jakieś busy, pociągi i tak dalej. No i takie to jest trochę u mnie dziwne, ale dzisiaj nigdzie się nie muszę spieszyć, bo mam po prostu w Jarnołtówku nocleg. No tu są jakieś oznaczenia właśnie tej trasy. I chyba tutaj jest czerwony szlak, zdaje się. Chyba tutaj muszę skręcić w lewo i się znajdę na GSS-ie. Oj, tak, tak. Kurczę, pamiętam, chyba pamiętam to miejsce. Ach, główny szlak sudecki. No. No, w każdym razie w Jarnołtówku mam nocleg, więc będę mógł sobie przyjść tam nawet i późno. Jedna tam pizzeria jest, która czynna jest długo, bo do 9, a może nawet do 10, więc z jedzeniem nie będzie problemu. No, tylko ta chata ziemniaka, czy jak to tam się nazywa, chciałem ją też odwiedzić. Ona jest czynna do 19, więc jeżeli tak, to będę musiał się po prostu po zakwaterowaniu w miarę uwinąć, żeby zdążyć. No i tu tak jest na tej klasztornej górze. W zasadzie nic szczególnego. Tutaj też ta trasa przebiega. No ja idę do Koziej Góry, która już jest za chwilę. No i Kozia Góra. Tu już widać panoramę Prudnika. A tam jest wieża. Zaraz na nią sobie wejdę. Tak więc dochodzę tutaj bezszlakowo ścieżkami. No i za chwilę będzie już kontynuacja praktycznie czerwonym szlakiem tam do pewnego momentu, do okolic Kobylicy, ponieważ tam już nie będę się dalej kierował. Kobylicy? Ha, czy ja będę obok Bieszczyny przechodził? Bo potem niebieskim szlakiem będę do Zamkowej Góry się przemieszczał. Wieża chyba zamknięta jest. Jest tu jakaś furtka i napis. Co tu jest grane? Uwaga, wstęp wzbroniony, grozi zawaleniem, czyli staroć, nie radość. Taka prowizoryczna ta. To nawet nie jest furtka, to są kraty po prostu tutaj zastawione. Regulamin jest tak napisany, nawet tego nie pamiętam, że tak tu było, ale no trudno. Co nieco stąd widać. Prudnik tam jest. Jest z tego wzniesienia. No także no trudno. Na szczęście udało mi się załapać i byłem na tej wieży. A tutaj Kozia Góra, szczyt. Obok sanktuarium będę przechodził. Nie będę się tam zatrzymywał, bo też no, chcę pójść tym czerwonym szlakiem sobie kawałek. A mogłem albo się wrócić tam i skrócić tę drogę, albo też jeszcze pójść inno, dołączyć do czerwonego szlaku w którymś tam miejscu. No a ale stwierdziłem, dobra, pójdę tak po staremu, mały zawijazd zrobię, tak jak mówiłem, nic mi, nocleg mi nie odjedzie, nie ucieknie, także spokojnie sobie można iść. Thank you.
siebie. Miejsce to jest święte i zakaz rowerów. Tak jakby jeżdżenie na rowerze było bardzo grzeszne. No ale przekaz rozumiem, natomiast dość ciekawe zestawienie. No tak, to były puste miejsca na obrazki, na obrazy. Już te kamienne rzeczy były. Kamienne co? Formy. Ale właśnie one jeszcze były puste, bez obrazów z Drogi Krzyżowej te 3 lata temu. No teraz już, jak widać, jest to uzupełnione obrazami, takimi płaskorzeźbami. No, wszedłem do tego sanktuarium jednak. Cisza, jaka tam jest, jest naprawdę kojąca też. Oprócz tego tutaj świergotu natury. Aj, zieleń wiosny, to jest to, uwielbiam to. Co z tymi perypetiami dojazdowymi, kurczę, to była masakra. Wstałem 3:50 i miałem tak, pociąg miałem, dwa pociągi, które miały mnie zawieźć do Głuchołazów. No i co? Ano to, że jadąc tym pociągiem pierwszym, okazało się, że mam bilet kupiony na jutro. Na oba pociągi, to był taki łączony, tak mi lepiej trzymać, łączony bilet na dwa pociągi do Opola, a później z Opola do stacji Głuchołazy Miasto. Pani poinformowała mnie w pociągu, że to jest bilet na jutro. No okej, okay, dobra, zwróciłem ten bilet i w pociągu kupiłem już normalnie, ale tylko ten do Opola. W Opolu miałem godzinę przesiadki, więc poszedłem sobie do Żabki, coś tam kupiłem do zjedzenia. No i usiadłem przed dworcem. Jakieś 10 minut przed dworcem stwierdziłem, że trzeba kupić ten drugi bilet. Ten właśnie do stacji Głuchołazy Miasto. Wchodzę na ten i portal Bilkom, aplikację. No i wyświetlają mi się tam bilety, ale dopiero na jutro. Myślę sobie, kurde, no bez sensu, przecież jest 7 rano, więc no w Kolejach Śląskich to powiedzmy do 3 minut przed odjazdem jeszcze da się ten bilet kupić, a tu nawet nie było żadnego już biletu do Głuchołaz, czy Głuchołazów, kurczę, ciągle nie wiem, do Głuchołaza powiedzmy, tak jak ten pan na GSS-ie mi powiedział, że tylko na sobotę, no to myślę sobie, no bez sensu, muszę iść, spieszyć się iść do kasy. Idę do tej kasy,
No i patrzę też na ten rozkład elektronicznej tablicy z odjazdami pociągów. No i tego pociągu tam nie ma. Kurczę. Myślę sobie, pociąg widmo. I no, nie wiem, wypadł czy cokolwiek. No więc trochę wkurzony jestem. Chodzę na ten internet, znowu na rozkład, żeby zobaczyć. Wpisuję te pociągi, ten pociąg na piątek. Wyświetla się sobotni już na tej aplikacji z PKP. I na tej aplikacji z PKP pokazało mi się, że w piątek po prostu tego połączenia nie ma. A nie pokazało mi się to w aplikacji Bilko. Więc wkurzyłem się, bo się okazało, że po prostu nie ma tego pociągu. Być może w dni robocze, dzisiaj jest piątek i po prostu tego pociągu nie ma. Ja sobie kupiłem bilet na jutro, jakbym jutro jechał, to by był. Dzisiaj go nie ma, więc ja po prostu pociągiem do Głuchołazów się nie dostanę. Jestem na tym dworcu i patrzę na szybko na rozkłady jak busów. Za 5 minut jedzie do Głuchołazów. No nie. Za 5 minut, a nie wiem dokładnie, gdzie jest zlokalizowany przystanek. Wiem tylko, że około 700 metrów, no to już wiadomo, że nie ma szans, żeby zdążyć. I myślę sobie, gdybym, kurczę, 15 minut wcześniej wiedział, gdybym wcześniej po prostu zdecydował się na ten bilet, żeby go kupić i zorientowałbym się po prostu, że co tu jest nie halo, to bym po prostu zdążył na ten autobus. No niestety. W popłochu gdzieś tam próbowałem jeszcze ten przystanek znaleźć, ale to nie było szans. Kolejna godzina po prostu stracona. Za godzinę miał być następny autobus, ale niestety już z przesiadką, czyli dwa autobusy. A tutaj ta kładka z dywanem, który tu niezmiennie sobie jest. No i po prostu wtedy bym z Głuchołazów startował do swojej trasy półtorej godziny później. I uznałem, że to jest trochę bez sensu. Więc stwierdziłem, no dobra, próbujemy jeszcze jeden motyw. Odwracamy swoją dwudniówkę. Metę robimy startem, start metą, czyli Prudnik. Patrzę na pociąg do Prudnika z przesiadką. Ale coś jest. Do Kędzierzyna, czyli de facto muszę się cofnąć trochę, a później z Kędzierzyna do Prudnika właśnie. 9:45, czyli pół godziny później niż start miałem z Głuchołazów. Czyli w perspektywie tego wszystkiego nie tak źle. 20 minut opóźnienia miał ten do Kędzierzyna. Na szczęście nadrobił. No i po przesiadce i przejeździe bardzo oldschoolowym pociągiem, jak usłyszałem, jakiś niemiecki z lat 60. skład. Po prostu mistrzostwo świata, kurczę, no. Klimacik w tym pociągu, choć krótko jechałem, był niezły. I dojechałem do tego Prudnika, no i po prostu robię tę trasę, którą miałem robić jutro. No i to jest ta czasami elastyczność górska, która jest potrzebna gdzieś tam w głowie. Ale co się nakląłem, to moje. W związku z tym wszystkim. No i też dobre jest to, że mam ten nocleg w Jarnołtówku zarezerwowany. No i on po prostu akurat to byłoby to miejsce wspólne dzisiejszego i jutrzejszego dnia, bo w Jarnołtówku miałem kończyć dzisiaj, idąc właśnie jakbym zaczynał w Głuchołazach. No i to samo jest, jak idę z Prudnika. Z tym, że po prostu jutro z Głuchołazów, jak będę wracał, no to muszę tam być o 16, bo tam odjeżdża pociąg, który też chyba będzie z przesiadką. Natomiast z Prudnika miałbym o 18 bezpośredni. No ale to już powiedzmy, to akurat jest do przeżycia. Tak, do Wieszczyny będę dochodził czerwonym szlakiem. I to właśnie w okolicach Wieszczyny będę zmieniał szlak na niebieski. I nim podążał właśnie nie, bo dołem się idzie do Pokrzywnej czerwonym szlakiem, a niebieskim do Zamkowej Góry. No i tak, czyli to jest, no idę tak jak szedłem właśnie, no chciałem
w odwrotną stronę iść ogólnie jutro, żeby ten też szlak poznać z odwrotnej strony, ale tak się sytuacja ułożyła. No i jest to wycieczka sentymentalna, oczywiście pierwszy dzień głównego szlaku sudeckiego w Wieszczynie. Miałem nocleg z wieży tam, która jest obok szkolnego schroniska młodzieżowego. Zachód słońca mogłem podziwiać. No i to był początek tej pięknej przygody wtedy. Pierwszy dzień, wiadomo, krótki, tam nie wiem, chyba z 9 km wyszło. O, w Prudniku byłem o 14, bo tak sobie zaplanowałem, że nie skoro świt, tylko normalnie sobie wstanę, zjem śniadanie i pojadę. No i właśnie to był ten wstęp do tej 18-dniowej, 19 praktycznie, ja wcześniej mówiłem 18 dni, ale od 8 do 26 czerwca to jest 19 dni, z czego 17 było chodzenia, 2 dni przerwy. No, główny szlak sudecki oczywiście wspominam często mniej niż Beskidzki, no bo robiłem te seriale z Beskidów właśnie, ale ostatnio bywam w Sudetach, więc te momenty sudeckich szlaków oczywiście również i te etapy poszczególne, na których byłem. Także tutaj jestem po raz drugi dopiero. No i jutro w zasadzie tego głównego szlaku sudeckiego to chyba będzie bardzo mało. Ale to w kolejnym odcinku. Teraz wkraczam w to miejsce właśnie, na który przez chwilę szedłem już czerwonym szlakiem i potem poszedłem bezszlakowo do Koziej Góry. Tak więc teraz to jest takie dość charakterystyczne, to są takie proste drogi. Proste albo zakręty 90-stopniowe w tym rejonie. I później długota, jak sama nazwa wskazuje, też będzie długa. Długa, ale wcale nie tak zajmująca dużo czasu. No i strome zejście do Wieszczyny, to pamiętam, że było. I tam się odsłaniała już pięknie Biskupia Kopa. Podejście na Kobylicę, tam gdzie jest ten pomnik romantycznego poety Eichendorfa. Też charakterystyczny punkt tego pierwszego dnia. Potem był charakterystycznym punktem Pieseł w Dębowcu, taka przylepa, taki przyjazny, też był na moim filmie i po prostu poleciał za mną i musiałem go odganiać, bo by za mną chyba poleciał aż do Świeradowa. Tam jest jakieś jeziorko chyba poniżej. Teraz mi się przypomina. Szczyt Kobylicy. Tak, to jest to jeziorko, które chyba mi się kojarzyło z jeziorkami duszatyńskimi. Bo teraz mi się kojarzy i wtedy pewnie też. No i pamiętam, że chyba się śmiałem z tego chłopka, który taki symbol jest urwiska, że po prostu chłopek urwał się tutaj ze skałą razem. No i leci w dół i
zdjęcia, można powiedzieć, piłkarskie poprzedzające niefortunne zdarzenia. Taki profil na Twitterze jest. To zdjęcie jakby idealnie oddaje. Zaczynają się owady. Leciutko, leciutko, ale się zaczynają. I to jest też jeden z kolejnych przejawów wiosny. Akurat ten może mniej lubiany, ale jednak wiosny. A no i w dębowcu alpaki jeszcze widziałem. Ciekawe, czy będzie dzisiaj jakaś. To są tak przesympatyczne zwierzęta. Takie nietypowe. Takie owco mini żyrafy. No ciekawe, czy będą tutaj. Tam masyw Długoty mi się już pokazuje. No są alpaczki, ale nie chcą pozować dzisiaj. Gdzieś tam daleko, pochowane, zasłonięte. Więc idę dalej. Już ku Długocie. A szkoda, tu taki jeden wyszedł. Taki piękniś. Proszę. O, proszę. Jaki model. No cześć. Łobuziaku jeden. I już chodzę na Długotę. Szczyt niewielki. Przewyższenie tam z 80 metrów. Może niecałe 100. Długi, rozległy. Ale z tego podejścia do zejścia w Wieszczynie jest 1,8 km, więc króciutko. Ale kurczę, trzeba chodzić regularnie jednak, bo 2 tygodnie temu byłem na Pilsku 2 razy i też ten pierwszy dzień był taki dość męczący, mocno męczący, a potem druga wycieczka po 2 dniach, lajcik. Także ten organizm po prostu, on musi być rozruszany, bo jak tak się tutaj znowu 2 tygodnie bez przerwy, co ja gadam, bez przerwy, bez chodzenia, no i teraz takie niby lekkie podejście i od razu to czuć. Też idę bez kijków, no ale ta kondycja po prostu, ona powinna być regularna. Chociaż ja już i tak w tym roku zrobiłem trochę tych kilometrów w górach. No bo i Góry Złote, i Ślęża, Masyw Ślęży, i właśnie to Pilsko dwukrotne, i Wyrypa, i Góry Wałbrzyskie. Także tego się nazbierało, kurczę. Nie wiem, myślę, że na pewno ponad 200 km, może z 250. Ale mimo to regularność jest ważna. Także w tygodniu, kurczę, ruszanie się, jakieś bieganie. Trzeba po prostu do tego wrócić. Jest Długota. Drugi szczyt dzisiejszego dnia z Korony Gór Opawskich. Chwilka odpoczynku na ławeczce. I ruszamy dalej. Dom Mietek, Dom Józef, upamiętniające dęby ludzi. Na Długocie. To jest najwyższy punkt. Tabliczka też powinna być. Powinna, ale czy jest? Nie widzę. Nie słyszę.
Ugota. Proszę, jak się odsłania tam biskup Jakopa ze swoją wieżą. Kurczę, czy jest, będzie to jakiś prześwit, żeby tak można było fajne zdjęcie zrobić jakieś. No, to już są górki. Nie wiem, czy to w takim razie nie będzie srebrna kopa jako ta górka przed biskupią, która jest bardzo klimatyczna. Tam co prawda są wiatrołomy i one powodują ten klimat, ale takie brzozy też tam są. No i jest to naprawdę, naprawdę ciekawa górka. Też na niej jutro będę. A tymczasem widzę już dach chyba schroniska w Wieszczynie. Już schodzę za chwilę tam, gdzie kończyłem ten pierwszy etap. No i bez jakiegoś zbędnego większego postoju będę ruszał dalej. No i na niebieski szlak wkraczając ku Zamkowej Górze dalej. No i jest Wieszczyna. Wszedłem tu na chwilkę sobie, bo kiedyś coś tu nawet udało mi się kupić do picia, chociaż wtedy miałem zapasy, bo wydawało mi się, że nie, ale teraz tutaj no jakby był gospodarz, ale nic nie można kupić, tam wody mógłby mi dać, woda akurat jeszcze mam. No, natomiast w schronisku tym szkolnym, młodzieżowym obecnie Ukraińcy są, uchodźcy w liczbie tam 40 paru. Tu jest ta wieża, ale to już nie będę na nią wchodził, bo byłem na GSS-ie. No, także schronisko też opowiadał, że jest no nie za fajna sytuacja. Jakieś zawirowania tam organizacyjne, że to schronisko nie działa tak jak powinno. No, szkoda było takiego pięknego miejsca jednak, z którym też, tak jak mówię, właśnie ten sentyment tego noclegu mnie wiąże. Proszę, to jest taka sama wieża, ale ona akurat jest czynna, tylko te pierwsze schodki są zamienione na metalowe. No i wkraczam teraz w to miejsce, w którym zaczynałem drugi etap. Drugi etap głównego szlaku sudeckiego i to już był etap właśnie Wieszczyna Głuchołazy, ale tylko czerwonym szlakiem. Nawet mam taką opcję, żeby tym czerwonym szlakiem iść do Pokrzywnej, ale i tym samym bym skrócił dzisiejszą trasę, bo mam trochę nie do czas. Natomiast wydłużyłbym jutrzejszą. Więc no to jest taka kwestia do jeszcze rozważenia zaraz, ale chyba jednak nie. Później też mam możliwość skrócenia, to znaczy cały ten Olszak i Krzyżówki pominąć na przykład dzisiaj i zejść do Jarnołtówka bezpośrednio tam z Zamkowej Góry i tam przez Gwarkową Perć. Ale to właśnie bym musiał jutro wtedy to nadrobić. Także jest tych dylematów trochę. Jest ta kapliczka, do której zaglądałem na GSS-ie. No i Wieszczyna. Idę dalej. Tutaj zaraz odbijałem w te pola, tą ścieżką, tą drogą. Kierowałem się do Pokrzywnej. Czerwonym szlakiem, tym razem asfaltem pójdę trochę dalej, do niebieskiego. Jak to niebieskie szlaki? Będę podążał dokładnie wzdłuż granicy przez jakiś moment. No aż dojdę do przełęczy pod Zamkową Górą. No i tam już będę dalej się kierował. Trzeba uważać. To jest Swaty Roch. Taka górka już po czeskiej stronie.
według tego, no przełęczę pod Zamkową Górą, jest godzina 30 aż. No to jest dosyć troszeczkę. Ale nic, no trzeba iść, trzeba iść. Tutaj widać, te górki już się pokazują przede mną. Dzisiaj to takie bardziej pagórki. Najwyższa to będzie ta chyba przełęcz pod Zamkową Górą, czy Zamkowa Góra w zasadzie. Niecałe, nie, niecałe, no niecałe 600 metrów, 500 tam chyba 71. Więc nie są to zabójcze wysokości. Dzisiaj bardziej rozgrzewkowo. No, a ja teraz wzdłuż granicy będę szedł. Proszę, tam takie pole, tam są wzniesienia. Tam Svetly Roh. Tam jest. No dobra, ja idę tutaj. Niebieski szlak graniczny. Można by rzec. Choćby ten szlak karpacki. Choćby ten szlak tam Oszust i na Rycerzową. Teraz tutaj. No są te niebieskie szlaki graniczne faktycznie. Dość często. No i tutaj też taki dość specyficzny lasek. Skraj lasu. W zasadzie. Granica oznaczona tymi słupkami. Jest po 15:10, no i trochę jeszcze do przejścia mam, tak. Już nawet nie mówię tam, jak planowałem, jakbym z tych głuchołazów zaczął, ale no ale tak myślałem sobie dzisiaj odnośnie tej trasy, żeby skończyć tak 17:30 max, ale chyba to, kurczę, nie da rady, chyba nie da rady, chyba będę po 18:00 kończył. A to i tak może nie będzie tak najgorzej. No chyba, że no kurczę, będę szedł jakimś tam w miarę solidnym tempem, to może się uda koło tej 18:00 skończyć. No i tego ziemniaka to chyba sobie, kurczę, nie zjem, bo tak późno. No musiał od razu po prostu wtedy. A może i tak zrobię. No ale na szczęście jest ta pizzeria, sklep czynny do 20:00. Więc akurat w tym kontekście będzie to zabezpieczone, żeby tam sobie na śniadanie jutro coś też kupić. I taka kładka. O kurczę, jakieś bagienka tu są. Tego się nie spodziewałem. Teraz nie wiem, co jest co tam za tymi drzewami, bo tam jest jakaś przełęcz, ale nie wiem, czy to jest tam dalej Szyndzielowa Góra. Chyba raczej tak, raczej Zamkowa Góra. Kurczę, to będzie to przede mną tutaj, a przełęcz gdzieś tam. No a teraz jeszcze obniżam wysokość do tego, będzie tego podejścia, ale nie jakoś tam wybitnie dużo. Jak mówiłem, nie są to dzisiaj duże przewyższenia, choć później jak się zsumuje, to pewnie troszkę tam wyjdzie paręset metrów. Las Rosenau. 400 metrów. I
mostek Lucjusza. Lucjusa. No i dochodzę do skrzyżowania z czerwonym szlakiem, do przełęczy pod Zamkową Górą. Tam jest właśnie tytułowa Zamkowa Góra. No i tak, i muszę podjąć decyzję teraz, co dalej. Czy jutro będę podążał na pewno tamtędy, natomiast czy teraz sobie tutaj, bo tu prowadzi jakaś droga gdzieś, ale gdzie? Czy tu już to jest odbicie żółtego szlaku, już gdzieś tam w kierunku Jarnołtówka? To wtedy bym ją trawersował i bym już na nią nie wchodził dzisiaj. No na to do Pokrzywnej, na to wygląda. No okej, dobra. Chwilka namysłu. No dobra, decyzja jest taka, że skracam dzisiaj, wydłużam jutro, czyli omijam tę Zamkową Kopę, omijam Zamkową Górę. No tu podejście z tej strony jest dość strome, strony strome, i tak jak mówię, skracam dzisiaj, wydłużam jutro, bo jeszcze w ramach mojego totalnego, absolutnego zakręcenia okazało się, że ten pociąg z przesiadką powrotny ze stacji Głuchołazy Miasto, czy Głuchołazy również, no, nie ma żadnego o 16 w sobotę. No kurka wodna, to ja nie wiem, gdzie patrzyłem, może na tym podróżniku, może to był jakiś autobus. Zakręciłem się po prostu kompletnie. Nie ma o 16, jest o 18. To daje komfort, przyznam, bo nie będę musiał się tak aż spieszyć, no bo z Prudnika miał być o 18 i to też było takie komfortowe, no z tym, że z Prudnika bezpośredni. No, także jutro trasa będzie długa, bo te wszystkie olszaki, krzyżówki, tam będę musiał do Pokrzywnej dojść. No i później właśnie czerwonym szlakiem już na Szędzielową Kopę, Zamkową Górę, nie Zamkową Kopę, tak jak powiedziałem przed chwilą, wcześniej. Srebrna Kopa, też nie można powiedzieć Srebrna Góra, bo Srebrna Góra to coś zupełnie innego, miejscowość i twierdza. Biskupia Kopa, no i to będzie kawałek czeski, taka nowość powiedzmy w ostatnim, w moim wykonaniu, bo nie chcę schodzić do Jarnołtówka i później czerwonym szlakiem dokładniej tak iść, tak jak szedłem na GSS-ie, tylko po prostu inną drogą do Zlatych Chor, później do granicy dojść, no i później rzeczywiście kawałek tym czerwonym szlakiem i tam przednia kopa, średnia kopa, i tam już można sobie tymi szlakami też lawirować dość. No ale tak, bo dzisiaj, no jeżeli tak, to bym faktycznie kończył, nie wiem, no myślę, że w pół do siódmej gdzieś. A tak skończę godzinę wcześniej albo i więcej. No i będę miał czas i na odpoczynek, i na te swoje rytuały różne. No niezła stromizna. No i też troszeczkę jestem zmęczony, chociaż akurat teraz jakby mniej niż tam w okolicach Wieszczyny. Jakoś tak dziwnie się zrobiło. Powiem szczerze, szedłem chwilę tamtym asfaltem i to jest jednak dla mnie, no, jedna z najbardziej męczących rzeczy dla stóp. Wystarczy taki szutr, to jest po prostu od razu się idzie normalnie, a na tym asfalcie, no to jednak te stopy bolą. W ogóle buty mi się rozwalają, więc muszę kupić nowe. Najlepiej właśnie, kurczę, już jakieś takie też, żeby ta podeszwa była bardziej miękka z amortyzacją jakąś. Ale dobra, to są już takie techniczne sprawy. Ja zaraz będę tutaj z żółtego próbował się przedostać jakoś na niebieski, właśnie tam na tę Gwarkową Perć, bo podobno to jest coś nawet dość ciekawego, a nie miałem okazji tamtędy jeszcze iść. Chciałem bezszlakowo
i bezścieżkowo jakoś przedostać się do równoległego szlaku, który idzie tam. Ale, bo to jest na mapie bardzo niewielka odległość, ale kurczę, to jest taka stromizna, że to kurczę, no nie za bardzo, nie za bardzo. Rezerwat się skończył, więc powiedzmy nawet tu można by było na przełaj spróbować jakoś. Dalej jest jakaś ścieżka niedaleko, więc no może po prostu do niej tam dojdę i tylko, że będę później musiał po prostu się kawałek wrócić. I szukaj ty człowieku tej ścieżki. Przeszedłem ją. O, to chyba to jest. Co? No tak, kurka. Nie zauważyłem czegoś takiego. Stamtąd przyszedłem i tak sobie szedłem i nie zauważyłem tego nawet. No dobra, to idziemy. Ale stromizna. Skocznie narciarska. Przystanek numer 1. Sałownicy startowali z saperskiej drogi biegnącej na stokach szyndzielowej kopy. Na przeciwstoku wybudowano tarasy dla widzów. Czyli to musi być dalej, kurczę. Chociaż nie wiem, a może to już jest na wysokości szędzielowej kopy, czy to kurczę by było gdzieś tu w ogóle? Bo tu nie ma żadnych pozostałości, żadnej skoczni. No dobra, zobaczymy, może coś będzie dalej. Ja dotarłem tutaj do tego niebieskiego szlaku. No i teraz nim się przemieszczam, a to jest właśnie Bukowa Góra. Też bardzo stroma tutaj, strome zbocze. Tamtędy też w ogóle szlak przebiega, ale inny. Ja będę miał pod górę teraz, kurczę, 100 metrów w ogóle. Gwarkowa Perć. Już widzę ten wąwóz, po którym się będę musiał wspinać. Piekiełko 25 minut i Arnautówek przez Karliki godzina 20. Godzinka. Godzinka, myślę. Namiastka wspinaczki górskiej. Dwumetrowa skalna grzęda. Co tam się dzieje? I metalowa drabina pionowa. Ho, ho, ho. Normalnie jak Orla Perć. Dobra, zaczynamy. W takim razie. Jakieś jaskinie. Drzewo się oparło o skałę, czy skała o drzewo, podtrzymuje tabelka. Ociosana, więc może to jest celowe. A tutaj tymczasem, proszę. I strzałka w górę. To się często nie zdarza. 2 metry to nie były, kurczę. Już to jest, nie wiem, z 5, może 6. Ale jest nieźle, nieźle. Taka atrakcja. I nawet powiedzmy taki plus tej zmiany trasy, że jakby jutro
jeszcze trendy w drugą stronę, to bym schodził z niej, a tak wchodziłem. Oczywiście nie wiem, co lepsze, czy schodzenie, czy wchodzenie, ale różnica jest. Jak pięknie się Srebrna Kopa prezentuje w tym słońcu popołudniowym, już prawie wieczornym. Piekiełko. I tutaj żółtym szlakiem do Jarnołtówka można iść, jak również niebieskim. Nie wiem, czemu niebieskim szlakiem było pokazane 55 minut, a żółtym 35 minut, skoro odległość do Jarnołtówka tymi dwoma szlakami jest taka sama, 1,6 km. Mam nadzieję, że nie czekają mnie jakieś wielkie niespodzianki po drodze. Tam są jakieś skały, karliki, ale może one nie są takie jakieś, kurcze, że trzeba po nich się wspinać i robić jakąś gimnastykę wielką. Może to jest po prostu kwestia takich czasami niekonsekwentnych oznaczeń tych czasów. To już temat wałkowany wiele razy. Niedoszacowanie, przeszacowanie, niekonsekwencja. Także to się na tych szlakowskazach, drogowskazach bardzo często zdarza. No i tutaj taka rozbieżność mnie po prostu zastanawia. No ale mimo wszystko w planie miałem, no ze względu na te skałki, bo jakiś charakterystyczny punkt zaznaczony, wybrałem ten niebieski, czyli ten niby dłuższy, znaczy niby dłużej trwający. No i zobaczymy. W każdym razie, bardzo zaoszczędziłem czasu i kilometrów poprzez tę decyzję o odpuszczeniu dzisiaj Zamkowej Góry, Szędzielowej Kopy, Olszaka i Krzyżówek. No, natomiast jutro to wszystko będzie w planie, więc jutro tak bym powiedział, choć jestem dzisiaj zmęczony i już idę prawie 7,5 godziny, to ta wycieczka taka konkretniejsza, bym powiedział, jutro, bo właśnie chociażby z Biskupią Kopą, czy właśnie z tą Srebrną Kopą, która, ja przyznam, że tam byłem tylko na GSS-ie raz i bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła właśnie swoim klimatem. Nawet zdjęcie zrobiłem tutaj z dołu, właśnie z tymi brzozami tam na szczycie, takie pustkowie tam jest, jest tajemniczo, więc w sumie nie mogę się doczekać, jak tam będę jutro o poranku, chociaż takim, już w nogach będę miał tam 10 może kilometrów, bo zanim tam dojdę, to właśnie tyle mniej więcej przejdę. Może to jest do tej ścieżki edukacyjnej, 35 minut do tego Jarnołtówka mostu na pewno nie, przecież to jest kilkaset metrów. Skały karliki tutaj są, na takim też jest takie urwisko, proszę, to są skały naprzeciwko coś i teraz nie wiem, czy Olszak to będzie to. Czy to będą na przykład krzyżówki, albo tam to będą krzyżówki, albo to będzie Olszak. No nie wiem. Nieważne, w każdym razie jestem tutaj jeszcze na wysokościach. Za chwilkę będę obniżał, ale to jest naprawdę 100 metrów raptem około w dół. Ale całkiem sympatycznie tu jest, naprawdę, nie powiem. No i schodzenie granią jest, można powiedzieć, bo są spady po obu stronach. Idę powolutku teraz, bo jak nagrywam, to nie idę z kijkami, ale normalnie to idę tu z kijkami, żeby się podpierać. Ale jest to krótkie, strome, ale krótkie. Zresztą już widać drogę tę główną, która tam do Pokrzywnej prowadzi.
słychać samochody w ogóle, więc to też jest taki wyraz tego, jakiś tam dom, samochody słychać, wyraz tego, że jest blisko. No, także za chwilkę będę kończył i chyba po prostu nie będę swojego tam jakiegoś ogarniania robił, tylko do tej ziemniaczanej kopy, bo jeżeli jest czynna do 19, to zdążę jeszcze. O, proszę, tu jeszcze jedna skała, Karliki. Też oznaczona jest jako szczyt, bo jest ten trójkąt. Jeszcze skałki, jeszcze. Pewnie dlatego ten czas był dłuższy. Ze specyfiki, ze stromizny, ze skałek. A żółtym to pewnie normalna jakaś tam równa ścieżka. No także już powoli dochodzę do Jarnołtówka i będziemy się kwaterować. Ale promień, normalnie jak laser. No i tyle. Jestem w Jarnołtówku. Zielony domek to moja siedziba, a drugi zielony domek, bar Ziemniaczana Kopa, który ma bardzo dobre recenzje, dlatego tam za chwilę przyjdę sobie, ale bo jestem głodny po prostu i muszę od razu zjeść. Ale najpierw się zakwateruję tutaj. Także no, dobra, wszystko jest okej. Okay.